Podczas forum rolniczego w Jasionce pragnę zadać kilka pytań panu ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Ardanowskiemu. Słuchaj, Krzysztof, znamy się tyle lat, możemy sobie chyba na tym mówić. Tak jest, możemy. Natomiast powiedz, jak praktycznie rozwiązać bez ideologii problem nadwyżek zboża w Polsce? To nie jest łapanie pcheł. Oczywiście są potrzebne działania doraźne, tylko że boję się, że to co roku będą awaryjne działania doraźne. Chodzi o takie ustabilizowanie produkcji rolniczej w Polsce, żeby w kolejnych latach nie potrzeba było drżeć cały czas, czy mamy co z tym zrobić, czy rolnicy mają gdzie sprzedać, czy to upadnie. Na pewno żywność, a zboże do takich należy, jest czymś szczególnie cennym. I dziękujmy Panu Bogu i rolnikom, że mamy dobre rolnictwo, że mamy dużo żywności, że możemy zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, że możemy również eksportować, dostarczając do tych krajów, gdzie warunki klimatyczne nie pozwalają na produkcję żywności. Jeżeli mamy pewne nadwyżki, w tym roku niestety, to jest kwestia zresztą od jakiegoś czasu, od wojny na Ukrainie, to nie są tylko nasze nadwyżki, to jest niestety zboże sprowadzone z Ukrainy bez opamiętania, które zdestabilizowało, rozwaliło nasz rynek zbóż. Więc problem jest szczególnie dokuczliwy, bo nie tylko to, co zostało wyprodukowane w naszych gospodarstwach, ale również to nieszczęście w postaci zboża ukraińskiego musimy zagospodarować. Czy nadwyżka wynosi w sumie 9 milionów, w tym 8, 10, bo różnie to mówią? Nikt do końca nie wie, ile tej nadwyżki jest. To zresztą też pokazuje, na jak nieprecyzyjnych danych my działamy, posługujemy się. Ministrowie rolnictwa muszą podejmować jakieś decyzje. Do końca nie wiadomo, jaki był ten import z Ukrainy. Dopiero protesty rolnicze odsłoniły, że granica to była dziurawa jak sito, że kontrabanda, że łapówki, że tam cuda się działy. Dopiero rolnicy to pokazali, że nie ma spójności między dokumentami przewozowymi, a tym, co na przyczepach. Ba, celnicy nawet sygnalizowali w liście otwartym tam kilka tygodni temu, że oni nie są w stanie upilnować granicy, bo procedury są skonstruowane w taki sposób, że granica jest nieszczelna. Więc my nie wiemy, czy z Ukrainy wpłynęło 4 miliony ton, 6 milionów, a może 8 milionów. Nikt nie wie. A plus nasze polskie zboże. Plus nasze, a my przede wszystkim, to jest dane z wielu lat, w zależności od zbiorów musimy wyeksportować swojego 8, 10, czasami do 12 milionów ton swojego, tej nadwyżki, którą musimy z rynku zdjąć. Mimo, że nie ma ciągle portu zbożowego. No to jest również problem infrastruktury portowej. Ona, chociaż jest w rękach firm zachodnich, no pozwalała do tej pory na eksportowanie no tych polskich nadwyżek. Do tego była jakby przygotowana mocami przeładunkowymi. Około miliona miesięcznie. Natomiast no nie było możliwości, nie była przygotowana, bo i nie musiała być przygotowana. Gdybyśmy wydawali pieniądze na rozbudowę portów, nabrzeży, systemów załadunków, transportu, to wtedy byłyby zarzuty, że to jest na wyrost, że to niepotrzebne. No, ale pan chciał rozbudować nabrzeże. Ja uważam, że przede wszystkim rząd powinien mieć jeden sprawny port rolniczy, przede wszystkim do przeładunku zboża. Bo nie może być sytuacji takiej, że cały eksport z Polski jest w ręku kilku zachodnich, wielkich koncernów handlujących zbożem w skali globu. I oni mają w nosie decyzje rządu polskiego, starania, pomoc dla rolników. Oni mają swoją politykę, swoje kontrakty, granie cenami. Wyeksportują tyle, ile będą chcieli, za cenę, jaką będą chcieli i wtedy, kiedy będą chcieli. Nie będą chcieli to... Czyli od początku ten import zboża z Ukrainy zakładał, że zboże zostanie w Polsce albo w okolicznych krajach. Trzeba było jakby wiedzieć, że tak się może wydarzyć, bo możliwości eksportu są bardzo ograniczone. Zresztą eksport przez Bałtyk
o czym może mało kto wie, jest absolutnie niekonkurencyjny w stosunku do eksportu przez Morze Czarne. Bo trzeba opłynąć całą Europę dookoła, żeby dotrzeć do... Ale dowieźć jeszcze do portu. Podobno dowiezienie tony zboża, ukraińskiej pszenicy do portu kosztuje tyle, co fracht do Arabii Saudyjskiej. Tak, tak. No bo z Morza Czarnego przez Cieśniny Tureckie do kanału Sueskiego i do Zatoki Perskiej jest stosunkowo blisko. Natomiast opłynięcie Bałtyku, Morza Północnego, kanału La Manche, Biskajów i Półwyspu Iberyjskiego, żeby dostać się na Morze Śródziemne, to są ogromne odległości, to są i wielkie koszty. Wracając do pytania, co zrobić z tym zbożem? Właśnie teraz. Co zrobić z tym zbożem teraz? Na pewno szukanie nowych rynków zbytu, ale ja tu wielkich złudzeń też nie mam. To są procedury długotrwałe, kontrakty międzynarodowe. Rosjanie weszli ze swoim zbożem w części ukradzionym na Ukrainie, wypychają z krajów arabskich, z Indii. Bo traktują zboże jako amunicję, jako amunicję. Jako broń, tak jest. Z Chin, Turcja kupuje w Rosji bardzo dużo zboża, potem gra swoją politykę wobec krajów muzułmańskich, dobrego wujka. Więc nie spodziewam się, że tu jakieś błyskawiczne działania, ale tu rzeczywiście administracja polska, dyplomacja, ambasadorzy powinni jak najwięcej czynić, żeby zdobyć nowe rynki zbytu. Natomiast to, co można robić stosunkowo łatwo i szybko, to jest zużycie w gorzelniach do produkcji spirytusu przeznaczonego jako dolew do benzyny. Dlatego cieszę się, że również brałem w tym udział. Jeszcze poprzedni Sejm przyjął rozwiązania dotyczące paliwa tak zwanego E10, gdzie jest 10% spirytusu. To jest unijne rozwiązanie. Ale w Polsce go nie było. Dopiero my go wprowadziliśmy. Ale chodzi o to, żeby te 10% spirytusu, na które można przeznaczyć może milion, może więcej ton kukurydzy przede wszystkim, żeby ten spirytus pochodził z Polski, a nie gdzieś tam z Ameryki Południowej, z trzciny cukrowej, z Brazylii. Nie ma pewności, czy rzeczywiście dolew pochodzi z polskiego spirytusu. Gorzelnie duszą się od nadmiaru spirytusu. Można by odtworzyć... To więc jak się duszą, to więc nie pochodzi. No, prawdopodobnie nie pochodzi, ale to jest również pytanie do obecnego rządu i do obecnego kierownictwa Orlenu. Drugie, co należałoby z tym zbożem uczynić, to jest również wykorzystanie go jako substratu do biogazowni. Żeby uzyskać biometan, który jest paliwem samoistnym, może być przetworzony na energię elektryczną, może być paliwem pompowanym do sieci gazowych, czy też do napędu pojazdów. Na dodatek poferment, to też są rozwiązania, które przyjęliśmy w poprzedniej kadencji Sejmu. Poferment, który był odpadem, teraz jest pełnowartościowym nawozem o cechach wręcz ekologicznych. Można jeszcze na pofermencie zarabiać, bo on znakomicie poprawia jakość gleby. I rozwiązanie, które musi być uruchomione, najgorsze gatunki zbóż, na które nie ma zapotrzebowania, no trzeba wykorzystać energetycznie, trzeba wykorzystać ciepło, które w nich jest zawarte, kaloryczność. No bo to jest zboże, szczególnie z Ukrainy, często bardzo kiepskiej jakości, tak, niezbadane i nadające się, psujące rynek, ale samo zepsute samo ja w sobie. Ja rozumiem, że czasami są opory, zboże, no jakże to zbożem w piecu palić. Może w normalnym okresie, kiedy jest zbilansowana podaż zboża z popytem, takich działań by nie należało podejmować, ale w sytuacji ekstremalnej, w jakiej jesteśmy, to zamiast wprowadzać, nie wiem, miał węglowy ze świata, to należy w tych elektrociepłowniach, które mają specjalne systemy dedykowania do współspalania biomasy, bo to tak się nazywa. Są takie elektrociepłownie? Jest sporo w Polsce. Prawie każda ma możliwość spalania czy z rębków drewna, czy ścinków, czy słomy, czy na przykład ziarna gorszej jakości, w dużej mierze tego niezbadanego, nieprzebadanego z Ukrainy. Oczywiście to nie powinno nas zwalniać z obowiązku odtworzenia produkcji zwierzęcej, w szczególności trzody chlewnej, no, ale to jest też proces, który wymagałby pewnej koordynacji ze strony rządu, wymagałby dodatkowych środków wsparcia, żebyśmy zwiększyli podaż prosiąt i warchlaków, żebyśmy chociaż w części odzyskali
rynki eksportowe i wrócili do tej pozycji, jaką mieliśmy w produkcji wieprzowiny. I wtedy utrzymanie przyzwoitej produkcji drobiu, a jesteśmy rekordzistą w Europie, najwięcej produkujemy, plus trzoda, to by również zagospodarowało dużą ilość zboża i nie mielibyśmy problemu. No ale to się samo nie wydarzy, bo rolnik, który ma zboże w magazynie czy w silosie, którego nie może sprzedać, cena dramatycznie niska. Tu mi sygnalizują rolnicy z Lubelskiego, że pszenica jest poniżej 600 zł za tonę. Słyszałem, że jedna z firm paszowych kontraktuje kukurydzę z tegorocznych zbiorów po 300 zł za tonę. No tak, no to od razu wskazuje rolników na to, że muszą do tego dopłacić, a pytanie, jaki jest sens prowadzenia rolnictwa po to, żeby do niego dopłacać, a drugie, a skąd wziąć, żeby dopłacić. Więc te różne działania, o których mówię, zarówno związane z eksportem, z rozwojem hodowli trzody chlewnej, czy innych tych ziarnochłonnych kierunków produkcji zwierzęcej, ale również wykorzystanie na spirytus, na biometan i ciepła w elektrociepłowniach, wymagają koordynacji ze strony rządu, a nie chowania głowy w piasek i udawania, że to się samo rozwiąże. Samo się nic nie rozwiąże, a nie podejmowanie jakiejś reakcji doprowadzi do tego, że bardzo wiele gospodarstw w Polsce po prostu zbankrutuje. Krzysztof, mam takie do Ciebie pytanie. Często bywasz na protestach rolniczych? Ja wspieram te protesty w taki sposób, który uważam jest o wiele bardziej skuteczny. Z faktu, że jestem osobą rozpoznawalną, że byłem ministrem, że jestem przewodniczącym Rady do spraw rolnictwa u prezydenta, jestem posłem kolejną kadencję, bardzo wiele mediów zwraca się z prośbą o komentarz. Nie ma dnia, żeby czy telewizja, czy radio, czy gazety, czy portale internetowe nie chciały mojego komentarza. I ja uważam, że to jest ważniejsza moja rola, kiedy tłumaczę nie rolnikom, czy nie tylko rolnikom, mieszkańcom miast o tym, jakie jest uzasadnienie tego protestu, że jest autentycznym protestem, że nie jest polityczny, że rolnicy walczą nie tylko o swój interes, ale o bezpieczeństwo żywnościowe dla konsumentów, że chcą, żeby rolnictwo w Europie przetrwało, a nie zostało zdmuchnięte przez wielkie międzynarodowe koncerny, które chcą opanować i produkcję żywności, eliminując rolników, tylko tworząc ogromne latyfundia, ogromne gospodarstwa, i opanować handel i dystrybucję żywnością, eliminując również małe sklepy i tak dalej. Więc tam jest moja rola. Natomiast mam bardzo... To może nie wszystkim się spodoba, bo do mnie mnóstwo rolników wyzwania z protestów. Niech pan przyjedzie na granicę, niech pan tu będziemy autostradę, wjazd na autostradę blokować, czy jakąś tam trasę i tak dalej. Niech pan przyjedzie. Ja nie muszę deklarować sympatii i wsparcia dla rolników. Natomiast uważam, że politycy i z jednej i z drugiej strony, a przede wszystkim to dotyczy polityków obecnej opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, nie powinni pokazywać się przy protestach, bo rządowi, premierowi Tuskowi, który nie chce pomóc rolnikom, nie chce rozwiązać problemów rolniczych, wręcz zależy na tym, żeby nadać im charakter, czy przypisać im charakter protestów politycznych, że to PiS nakręca rolników, że to PiS podkręca nastroje, emocje, PiS, który jest w części odpowiedzialny za ten import z Ukrainy, bo za późno zareagował. I jeżeli politycy PiS-u pokazują się na protestach, a taka pokusa cały czas jest, żeby iść tam sobie fotkę zrobić, stoję ze szturmówką przy traktorze, dookoła rolnicy w kamizelkach, jakie ładne zdjęcie, i będę się mógł nim pochwalić, jak wspieram rolników. Wspieraj poprzez oświadczenia, poprzez różnego rodzaju prace w Sejmie, nastaj w porę i nie w porę, mów o tym, że ci rolnicy słusznie protestują, przedstawiaj propozycje rozwiązań, a nie pchaj się koniecznie do tego zdjęcia przy protestach. A mam pytanie, jest dużo młodych rolników, dzwonią na protestach, ja sam bywam. Czy ich przedstawicielstwo w rozmowie z rządem odzwierciedla te co się dzieje na drogach? To jest problem. Bo niektórzy rolnicy tego, że tylko zawodowcy rozmawiają od 30 Krzysztof, lat działać. Krzysztof, to jest problem. Ja też jestem stary, ty też dobrze, jesteś stary. Ale jary. To jest problem zasadniczy, jaką reprezentację mają rolnicy.
czy to jest reprezentacja wiarygodna, która obiektywnie przedstawia problemy rolnicze, czy to jest reprezentacja, która nie radzi sobie z wpływaniem na rząd i przedstawianiem problemów. Ja uważam, że krytyka pod adresem istniejących organizacji rolniczych jest przesadzona. Ja nie spotkałem się z tym, żeby związki syndykalne czy izby rolnicze nie prezentowały stanowisk rolniczych. One może nawet to w sposób bardziej precyzyjny robią, bo mają wiedzę, bo są oparte również te stanowiska, choćby izb rolniczych czy związków zawodowych, o faktyczną wiedzę rolników, którzy w tych organizacjach działają. Pytanie, czy rząd chce w jakikolwiek sposób te postulaty, te opinie organizacji rolniczych wykorzystać, czy udaje konsultowanie, udaje tylko rozmowy. To jest pytanie nie co do wiarygodności tych postulatów i opinii, tylko czy rząd chce z tego skorzystać. Słyszę teraz taki głos młodych rolników, którzy przejęli w swoje ręce kierowanie protestami gdzieś tam na tych rondach, na skrzyżowaniach, blokowanie miast. Wszyscy, co do tej pory działali w obszarze organizacji rolniczych, to są stare dziady, oni się do niczego nie nadają. My teraz tu bierzemy sprawy w swoje ręce, my potrząśniemy. Na tym również przez jakiś czas fenomen Agrounii polegał, że zakwestionowała wszystkie inne organizacje, no i, że tak powiem, skrzydełka opadły i wpływu w tej chwili żadnego też praktycznie ta organizacja nie ma. Ja bym się cieszył, żeby z tych liderów protestujących w całej Polsce powstała jakaś wspólna reprezentacja, żeby oni byli w stanie się skrzyknąć, mają poparcie lokalne tych swoich rolników, żeby byli w stanie również stworzyć pewne forum prezentowania poglądów rolniczych obok czy dodatkowo oprócz organizacji rolniczych, ale boję się, że jak przyjdzie do długotrwałego prezentowania tych opinii, a nie tylko jednorazowego protestu czy tam wyjechania do Warszawy, no to też zacznie się konfliktowanie, które w organizacjach rolniczych jest bardzo wyraźne. Kto ważniejszy, czy ten, który stoi na czele, nie ma jakichś swoich interesów, po co mu to, czy ma poparcie pozostałych, zaczyna się wtedy też i jakieś zawiść, jakieś rozgrywki, które niestety bardzo osłabiają stanowisko rolników i wspólne działanie rolników. Ja często mówię tak, bo jestem związany przecież, o czym wszyscy wiedzą, od lat z izbami rolniczymi, byłem szefem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Krytyka, że za mało robią, że są za mało radykalne, to proszę bardzo, kolejne wybory do izb rolniczych proszę wygrać. Ale są jeszcze ERI, kółka. Proszę wygrać wybory na poziomie gminy, gdzie trzeba iść, zebrać podpisy od swoich sąsiadów i się okazuje, że ten, który, przepraszam, gębę drze, wcale nie ma poparcia wśród swoich sąsiadów, bo nie chcą mu nawet kwitu podpisać, żeby się zgłosił do komisji. Nie chcą na niego głosować, chociaż jemu się wydaje, że jest nie wiadomo jak ważnym działaczem chłopskim i frekwencja jest z tego typu mała. Część organizacji żądała, żeby do walnych zgromadzeń izb rolniczych byli od razu bez wyboru, delegowani, no bo jest organizacja. No to trzeba sprawdzić, czy ta organizacja jest wiarygodna. Ilu członków jest tej organizacji, czy oni partycypują w utrzymaniu tej organizacji, czy to nie jest kanapa, gdzie tam paru starych dziadków udaje, że jest jakąś tam organizacją. Ale przede wszystkim ci, którzy krytykują inne organizacje rolnicze, muszą pokazać, że oni są wiarygodni wobec rolników. Nie, że sami krzyczą, tylko że rolnicy ich również w jakiś sposób popierają. Ja szanuję wszystkich rolników, którzy poświęcają również swój prywatny czas, swoje pieniądze bardzo często, kosztem swojego gospodarstwa. Są aktywni społecznie, czy na poziomie samorządu, w swoich gminach, w swoich powiatach, czy w organizacjach, czy syndykalnych, czy tych branżowych, czy w izbach rolniczych, nie tylko krzyczą na innych, ale również sami pokazują dużą swoją aktywność. I tutaj, z przykrością to powiem, za chwilę są wybory samorządowe. A gdzie na tych listach do gmin, do powiatów widać wielu rolników? To najczęściej będą wybrani nauczyciele. A pytanie, dlaczego młodzi rolnicy, ci, którzy są na protestach,
nie chcą brać udziału w Radzie Gminy, w Radzie Powiatu, startować do samorządów, od których bardzo dużo zależy. To nie jest tak, że wszystko od rządu zależy. Sejmiki mają ogromne pieniądze, dużo większe niż rząd dla poszczególnych województw, regionalne programy operacyjne. Te wszystkie konflikty z rolnikami, które są związane z napływem ludzi z miasta, to są w dużej mierze do załatwienia przez wójtów i burmistrzów, przez samorządy lokalne. Ale jak przychodzi do szukania chętnych do kandydowania, nie, to ja nie chcę, a co sąsiedzi powiedzą, a może powiedzą, że ja dla własnych korzyści, a dla koryta się pcham, i jest zniechęcanie. Tylko pozostaje krytykowanie innych. Tak, jeżeli wieś ma skutecznie zawalczyć o swoje interesy, to są interesy zresztą całego społeczeństwa, to nie są tylko wsi, to musi być o wiele większa aktywność samych rolników, szczególnie, że ci młodzi są już dobrze wykształceni. To już nie ma obawy, że sobie nie poradzą z napisaniem pisma, z zabraniem głosu. To są ludzie, którzy mają pewne kompetencje i wiedzę, może większe niż ich rodzice, czy ich ojcowie, czy ich dziadkowie, czy rodzice i dziadkowie. Krzysztof, nadchodzi potężny kryzys w mleczarstwie, już jest. Jakbyś podpytał przewodniczącego Rady Nadzorczej w Łowiczu, Tomka Chondzińskiego, czy innych masz wielu przyjaciół w Łowiczu, gdzie są typowe gospodarstwa, takie średnie producentów mleka, to po prostu to jest totalny kryzys. Złotówka na wartości zyskuje, co powoduje zwiększenie importu do Polski. Eksport jest nieopłacalny, olbrzymie zapasy mleka w proszku. No, już się zaczyna lawinowa obniżka cen skupu. Rolnik przy cenie złoty 60, złoty 70 nie wytrzyma prowadzenia gospodarstwa. No dobrze, ale to... A mleczarze nie protestują. Krzysztof, ale to jest ten cały logiczny związek, o którym mówię, bo mówiliśmy o produkcji roślinnej. To samo dotyczy produkcji mięsa i to samo dotyczy produkcji mleka. Jeżeli to będzie opanowane przez potężne, ogromne fermy w przypadku mleka w Nowej Zelandii czy w Ameryce Północnej, to mniejsze gospodarstwa, i nie mówię o tym, które tam dwie krowy trzyma. Ja mówię o takich 30. Te gospodarstwa, które mają kilkadziesiąt sztuk bydła, to są gospodarstwa towarowe, które żyją ze sprzedaży na rynek. Jeżeli rynek jest zablokowany importem, jeżeli na tym rynku nie idzie ulokować produktu, a jednocześnie cena narzucana przez sieci handlowe, przez przetwórców, Jeszcze w wielu wywiadach z Tobą rozmawiałem, jak byłeś ministrem, dużo mówiliśmy krytycznie o wielkich sieciach handlowych. Ten temat po 15 października po prostu spadł z wokandy, jak to się mówi. No tak. Wielkie sieci są dobre, bo masło po niecałe 3 złote sprzedają konsumentom. Ostatni głos, jaki był w sprawie polityki wobec sieci handlowych, to było z kampanii wyborczej PiS-u moja wypowiedź o tak zwanej lokalnej półce, o tym, że sieci handlowe muszą być zmuszone przepisami prawa, żeby uwzględniać określoną ilość produktów pochodzących z danego regionu, z danego kraju, ale również jest kwestia wprowadzenia takich cen, które by gwarantowały dostawcom opłacalność. I rzeczywiście okazuje się, że temat zginął i obecna władza tego tematu w ogóle nie podejmuje. No, ja jestem przekonany, że nie tylko co do mleka mówi, że za 5% VAT zapłacą rolnicy i przetwórcy, cena na półkach nieco wzrośnie, Skarb Państwa będzie zadowolony, ale to znowu będzie kosztem rolników i polskich przetwórców. Tylko że rolnictwo jest w stanie absolutnego kryzysu i to nie jest tylko problem samej Polski. Rolnicy protestują w krajach o wiele od nas bogatszych. Bogatsi rolnicy. W Holandii, w Belgii, w Luksemburgu, w Niemczech, we Francji, ale również w Bułgarii, w Grecji. Ci w starych krajach mają polisy ubezpieczeniowe, odkładają na życie, gospodarstwa są doinwestowane. Jest kryzys rolnictwa europejskiego, opartego o rolnictwo rodzinne, o gospodarstwa. One podlegają ewolucji, się powiększają, nowoczesne maszyny, technologie, innowacyjność, rolnictwo precyzyjne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wymaga wielkich inwestycji i wydawało się do tej pory, że kierunek na modernizację rolnictwa, na naturalne procesy, które zachodzą w Europie,
pozwoli przetrwać temu rolnictwu, tym, którzy inwestują, którzy się rozwijają. To zagrożenie, które teraz przyszło, uderzy przede wszystkim w tych. Nie w małe gospodarstwa, które mają dwuzawodowość, trochę rolniczego handlu detalicznego, dodatkowo emeryturę, czy tam jakieś źródła dodatkowe. Uderzy to w gospodarstwa towarowe, te, które mają parę dziesiąt czy parę set hektarów, bo one żyją z tego, co sprzedają na rynku. Z produkcji zboża, rzepaku, buraków, owoców miękkich, tu szczególnie w Polsce południowo-wschodniej, czy wyspecjalizowały się w hodowli drobiu, czy tam w produkcji mleka. I jeżeli rynek jest nasączony, nasycony produktami z importu, to ci w pierwszej kolejności zbankrutują, porzucą gospodarstwa, będą musieli znaleźć sobie inne źródło utrzymania gdzieś tam w mieście. Pamiętajmy, że import odbywa się po granice wolne poprzez wielkie sieci handlowe. Często nie jest rejestrowany. Również i przez część przetwórców. Ja przypominam, że dwukrotnie ogłaszałem listy importerów mięsa i mleka, którzy nie chcieli kupować w Polsce od rolników, a sprowadzali z zagranicy. To musi być reakcja rządu. To myślenie naiwne, że tak zwany wolny rynek, niewidzialna ręka rynku to rozwiąże, to jest bzdura. Jeżeli chodzi o żywność na świecie i może mówię tezę, z którą się wielu ekonomistów nie zgodzi, to jest rynek chroniony, to jest rynek specyficzny, to jest rynek gwarantujący bezpieczeństwo i państwa mają obowiązek o to bezpieczeństwo zabiegać, a nie tylko mówić, my nic nie będziemy robić, to się samo wyreguluje. Jeżeli będzie się regulowało, to wygrają gospodarstwa z Brazylii, z Argentyny, z Kanady, Stanów, Ukrainy, Nowej Zelandii, Australii, które mają... No i Rosji. Które mają kilkadziesiąt tysięcy hektarów, kilkaset tysięcy hektarów, a nie wygrają rolnicy, którzy mają 50, 100 czy 200 hektarów w Europie. Setki miliardów dolarów czy euro, na euro to przeliczmy teraz, bo wspólną walutą w Unii, które zostały wpompowane w rolnictwo w postaci unijnej, dopłat różnych różnych innych rzeczy, innych gratyfikacji, pójdzie wspólna polityka do ścieku. Wspólna polityka rolna, która stała u początku wspólnot europejskich, bo w traktatach rzymskich jest zapisane, również, że rolnictwo w Europie ma dostarczyć wystarczające ilości żywności, czyli dać bezpieczeństwo żywnościowe konsumentom po rozsądnych cenach, ale jednocześnie ma zapewnić przyzwoite utrzymanie dla rolników, którzy zajmują się tą produkcją żywności. I to przyniosło ogromne sukcesy. Przecież wspólna polityka rolna stworzyła rolnictwo efektywne, konkurencyjne, tak się nam do tej pory wydawało, dające wysokiej jakości, bardzo dużą produkcję, która wystarcza nie tylko dla konsumentów Unii Europejskiej, prawie 500 milionów ludzi, ale można eksportować, ograniczając również presję migracyjną z północnej Afryki, z Bliskiego Wschodu, gdzieś tam od Arabów, ale na naszych oczach ta wspólna polityka rolna się rozlatuje. A prosty zakład przyjmie Pan na zakończenie? Moim zdaniem zmiany w Zielonym Ładzie będą minimalne. Będzie kosmetyka, wszystko się rozmyje. Ja również uważam, że z tego nic nie wyjdzie. To są tylko i wyłącznie kosmetyczne ustępstwa, trochę ze strachu przed rolnikami i wyborami do Europarlamentu, więc jakieś tam gesty trochę uspokajające na chwilę. Natomiast nie ma zmiany myślenia o tym, że rolnictwo nie jest szkodliwe dla klimatu, nie jest tym nieszczęściem, które emituje gazy cieplarniane i niszczy Matkę Ziemię. Nikt w Europie z tych paradygmatów nie zmienia. To jest tylko przeciągnięcie w czasie i w związku z tym całkowicie się zgadzam i nie ma się to o co zakładać. To nie zakładamy się... No... Nie, to, ale no... niestety i Twoje przewidywania i moje są dokładnie takie same. To jest humbug, to jest oszustwo, to jest tylko i wyłącznie... to są ustępstwa takie pod publiczkę trochę, żeby pokazać, że coś się robi, a de facto nic się zrobić nie chce, niczego się nie chce zmienić. Krzysztof, panie ministrze, dziękuję i życzę powodzenia i więcej spotkań ze mną. Życzę zdrowia, pomyślności, a wszystkim waszym widzom powodzenia, również życzenia na święta, żeby Pan Bóg błogosławił, żeby te wszystkie nieszczęścia, które przed Polską, szerzej przed Europą i jej rolnictwem stoją, żeby się nie spełniły. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.